Witam widzów podwójnego espresso. Witaj Janku serdecznie. Z nami jest ponownie Jan Zolich, stały współpracownik Głosu. Dzień dobry Januszu, witam wszystkich. Jestem dzisiaj ubrany na czarno. Niech to cię nie zdziwi i nikogo, ponieważ wybieram się na pogrzeb znanego działacza sportowego na Zaolziu, inżyniera Tadeusza Steca, który zmarł w zeszłym tygodniu. Chciałbym się z tego miejsca pożegnać z tobą, Tadeuszu, w imieniu Orłów Zaolzia. Żegnaj, przyjaciel. A ja dołączam wyrazy współczucia od redakcji Głosu, bo pan Tadek z nami też współpracował, często wpadał do redakcji. Był człowiekiem bardzo pozytywnie nastawionym do życia, co było widać też z jego działalności, Janku, w klubie 99 i w Beskidzie Śląskim. Tak, tak. Był jednym ze współzałożycieli klubu 99 w samym końcu roku 1999 w Siebicy. Przejdźmy do wydarzeń sportowych. Nie milkną echa smrodu, jaki się pojawił w Polskim Związku Pływackim po aferze. 6 pływaków musiało z igrzysk w Tokio wrócić do Warszawy, bo z powodu bałaganu w papierach po prostu nie mogą wystartować rozpoczynających się w piątek igrzyskach. To jest koszmar, to jest absurdalne, żeby ludzie przygotowujący się długo do olimpiady, która ma być jakimś szczytem ich kariery zawodowej, wyjeżdżają do Tokio i naraz muszą się pakować, nie wiedząc nawet, czy jest jakiś rejs, i wracają do domu, a prezes Polskiego Związku Pływackiego mówi, że to wina organizacji międzynarodowej oraz PKOL-u, Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I to jest smród, jak zauważyłeś, i ja myślę, że to zakończy się dymisją prezesa i zarządu. Paweł Słomiński się tłumaczył, że to nie jego winą doszło do tej sytuacji. Mi to przypomina sytuację, jak wpadasz na kawę i mówisz, że nie ja, ale pani sekretarka Krysia po prostu skartowała niepotrzebne papiery. Jest to trochę niepoważne na takim stanowisku. Jest niepoważne i dlatego trzeba tam zamieść i po prostu wymienić cały zarząd w czele z prezesem. To jest moje zdanie. Ponieważ takie wymówki, że tam prężnie organizują jakieś tam Mistrzostwa Europy w piłce wodnej do lat 15, to teraz się zasłaniają taką działalnością, że są czynni, a to jest po prostu bałagan i to jest koszmar, absurd. Jeszcze tam mogli dopisać, że wybudowali fajną strefę zabaw dla rodziców, ale jak mówisz, smutek, wstyd, bo ta młoda generacja chciała wystartować w Tokio i niestety nie wystartuje. Zobaczymy, co z tego wyniknie w najbliższych dniach. A ja bym chciał przejść w ogóle do Igrzysk Olimpijskich, bo powiem ci tak, to są chyba pierwsze igrzyska w moim życiu, które traktuję tak jakoś ze stoickim spokojem. Nie cieszę się po prostu na tą rywalizację w Tokio z prostego powodu. Tam nie będzie kibiców, nie będzie atmosfery. Dokładnie tak. Ja też podchodzę do tego tak z takim dystansem, ponieważ zawsze, powiedzmy, wracając do Igrzysk Olimpijskich, na przykład gdyby nie było w 1980 roku w Moskwie widzów, to cały gest Kozakiewicza poszedłby na marne. I dlatego kibice to jest to, po prostu tam muszą być. A jak żeśmy rozmawiali ostatnio, żeby może Japończycy roboty, no to nie jest wyjście, to tylko takie pół żartem, pół serio. Jest to bardzo smutne. I niewykluczone, że zabraknie rekordów, bo rekordy się bije zazwyczaj w gorącej atmosferze. Jak brakuje tego dopingu, to moim zdaniem może też zabraknąć rekordów świata. Oczywiście, tak może się stać i tak będzie chyba, ponieważ ten doping jest bardzo ważny, to jest po prostu niezbędne na takiego typu zawodach, jak są Igrzyska Olimpijskie. Dopingu nie powinno zabraknąć na stadionach piłkarskich. W najbliższy weekend rozpoczyna się Fortuna Liga, najwyższa klasa rozgrywek piłkarskich w Republice Czeskiej, z udziałem dwójki naszych drużyn, bo zagra
Karwina zagra Banik Ostrawa. Jak ty typujesz ten zbliżający się sezon 2021-2022? Kto jest twoim głównym faworytem do zwycięstwa? No, ja myślę, że Slavia będzie tam, gdzie jest, a do niej dojdzie jednak Sparta. Pilsna tam nie widzę za bardzo, ponieważ nawet nie widzę jakichś tak nowych akwizycji tam. Tam najpierw trzeba ten trenerzy Bilek z Chorwatem muszą zrobić porządek tam. Nie wiadomo, jak tam będzie funkcjonował Adolf Szadek, ponieważ ten się nosi z zamiarem przeniesienia się do Brna. I nie widzę tam Pilsna, ale Sparta na pewno. Sparta na pewno. Banik Ostrawa zrobił taki dobry wynik w ostatnim sparingu przed rozgrywkami, wygrywając w Zabrzu 3-1. Grał już Lukas Podolski w barwach Górnika, ciekawe. No a Banik wygląda dobrze, z tym, że gra na wyjeździe w Jabłoncu, a Jablonec się przymierza ostro, bo gra w Europie. Tylko trener Rada tam ma jeden problem. Jemu został tylko jeden napastnik, doleżał. Chramosta poszedł na gościnne występy, a Szranc poszedł do Slavii na transfer. Więc tam widzę, że tam jest jakiś jeszcze, widzę brak jednego albo dwóch napastników, a Banik zaczyna się dobrze układać tam i zwłaszcza ten Almasi wysoki z Różomberka, to myślę, że ten właściciel Brabec, właściciel Banika, wyłożył 12 milionów, więc wie, co robi. Wie, co robi, zobaczymy, Janku, bo to wszystko zweryfikują dopiero mecze na boisku, ale jak mówisz, Almasi jest jednym z najbardziej utalentowanych słowackich piłkarzy. Gra w taki nietuzinkowy sposób, dynamicznie, dobrze drybluje. Zobaczymy, jak zagrają w pierwszym meczu, bo jak mówisz, Jablonec jest wymagającym przeciwnikiem. Karwina zagra w Pardubicach. Obie nasze drużyny zagrają na wyjeździe. Myślisz, że to jest atut zaczynać na wyjeździe w pierwszej kolejce? No na pewno nie, ale Karwina nie była mocna na własnym stadionie, a przywoziła punkty z obcych boisk, więc ja jestem tak trochę optymistycznie nastawiony. Pardubice dopiero drugi sezon zweryfikuje, co tam naprawdę się dzieje w tej drużynie, a poszedł im Everton, to znaczy to jest ponad 10 bramek w sezonie. Everton im poszedł i poszedł Surzyn z tej defensywy, taki dobry zawodnik, więc zobaczymy. Ja myślę, że Karwina zremisuje i przywiezie przynajmniej punkt. Bo trener Weber jest cierpliwym trenerem, on to dobrze układa tam. Oczywiście szkoda mi Herca, że Herca nie ma w tej drużynie, ale inaczej tam widzę, defensywa została, jedynką w bramce będzie Neumann na pewno i ja nie jestem złej myśli. Ja tam widzę punkt. I obaj trzymamy kciuki za młodego Kacpera Zycha, który przebojem wdarł się w drużynę w meczach sparingowych. Polski napastnik ewentualnie mógłby otrzymać szansę w meczu z Pardubicami, ale zobaczymy, jak postanowi trener Weber. Mógłby wejść na parę ostatnich minut, moim zdaniem. Tak, oczywiście Kacper Zych. Oglądałem, przejrzałem Transfermarkt, to jeszcze na Kacpera Zycha nie jest cena w euro, więc tam się szykują dopiero, a może to podbić wysoko, jak wejdzie i wejście Smoka, jak ja mówię, może być tak, że cenę swoją podbije. I trzymam mu kciuki. Trzymamy kciuki za sportowców w Tokio, bo tam już się wszyscy w zasadzie przeprowadzili do stolicy Japonii. Trzeba, Janku, trzymać kciuki za organizatorów, żeby wszystko wypaliło. Jak już mówiłem, bez kibiców, ale jednak te igrzyska z dużym prawdopodobieństwem się odbędą. To wszystko w dzisiejszym odcinku Podwójnego Espresso. Żegnam się z Państwem, z czeskiego Cieszyna Janusz Bitmar, z Karwiny Jan Zolich, żegnam wszystkich. Kłaniam się nisko, do zobaczenia.